Z tej strony Doda, witam Was bardzo serdecznie w Berlinie, już po raz siódmy. Dzisiaj kolejna misja, co tym razem wieża Tiergarten. Garten to jakiś ogród chyba, a Tier? Nie mam pojęcia. O, ale krótki briefing. Musiał przeciąć linię frontu i dostać się do jakiejś fortecy w Berlinie. A, nie zapomnę, dzisiaj nie zapomnę. Przejdziemy sobie tutaj mapa cele. To jest ta wieża chyba. Chociaż może nie, może to jest jakiś dziedziniec, tu są cztery wieże. Zresztą, never mind. Uzbrojenie. Odblokowaliśmy sobie tego Gewera, to będziemy z nim biegać, ale weźmiemy sobie MP40. Ja tak przyznaję się, ostatnio o tym zupełnie zapomniałem. Dobra, uruchamiamy grę. Tak, i znów zupełnie w ciemno gramy. No nie, już myślałem, że to będzie jakaś sztabka złota może. No ale chyba niestety nie tutaj. No ale podejdźmy sobie. Tu siedzi jeden. A tu jeden stoi. Teraz tak jak trzy. No. Skąd on wiedział, że to snajper? Ta gra jest cudowna. No. O Boże, wlazłem w ogień. O kurczę, błąd popełniliśmy, bo to są ruscy. A ja wziąłem MP40. Ja powinienem sobie wziąć PP-szkę. O. Bo w tych... pistolety maszynowe, zdaje się. Chodzi o to, żeby mieć w nim amunicję cały czas. Tak na wszelki wypadek. I co? Tu nikogo więcej? Spokojnie, powoli do góry. Tak, zamknięte drzwi i znowu plakaty propagandowe. Ten już chyba widziałem. I co, to jest ta nasza wieża jakaś? Wow. Ej, to się chyba Ruscy z Niemcami strzelają. Ale ja tego się nie spodziewałem tutaj. Gdzie? Czyżbym mógł tam... Kurczę, też szybka mu... Ostro. Ale dobra. Tu nic nie widzimy przez tą szparę. Zatem powoli... O. Tędy chyba będziemy mogli. Tu jeden. O, patrzcie. Tam strzelają gdzieś. Ale te strzały pewnie nie spowodują, że będę niesłyszalny. A szkoda trochę. Czy my to chcemy rozgrywać tutaj po cichu? Kurczę, no zaryzykuję, sprawdzę mechanikę gry. Moim zdaniem oni nie powinni zwrócić uwagi na ten jeden strzał. Ups. No i wygląda na to, że jednak mechanika gry bierze pod uwagę, że jak my strzelimy, to oni automatycznie... Tak, słyszycie, już jest soundtrack ten bardziej bojo... No, come on. Jak ja tak mogłem spudłować to dwukrotnie? W tą beczkę chciałem sprawdzić, czy nie wybuchnie. Dobra, kończymy to, bo ten koleś widzę. Już taki biedny. Postrzelony chodzi, trzeba mu oszczędzić trochę cierpienia. No, kurczę. Teraz to akurat zahaczyłem lewym przyciskiem myszki o klawiaturę i on się tak wcisnął automatycznie. Dobra, ale wracając do tematu gry. Dobra. Trzeba ich tutaj ogarnąć. Nie wiem w ogóle ile ich. O nie, to jest ogień jakiś. O, tutaj kolejny. Ach, znowu o klawiaturę zahaczyłem. Kurczę, pieczone. Muszę odsunąć trochę. Mało mam miejsca tutaj na tej półeczce takiej wysuwanej na klawiaturę. I klawiatura jest jeszcze dość duża. Co powoduje po prostu, że mam mniejsze pole do manewru myszką niż miałem kiedyś. I jeszcze czasami właśnie zdarza mi się zahaczyć. My stąd przyszliśmy? Nie, stąd przyszliśmy chyba. Zdarza mi się właśnie zahaczyć myszką o klawiaturę i wtedy
Właśnie następuje strzał taki. Zależy jeszcze od tego w sumie, w jaką grę gram, ale... A nie, my przyszliśmy stąd, tylko weszliśmy tędy i tutaj poszliśmy, o. Okej, dobra, ogarnąłem. No nie, nie będę biegł, musicie mi to wybaczyć, nie będę biegł, bo jeszcze coś zepsuję. Znaczy wyskoczy na mnie tabun ruskich i wiecie, i pewnie zginę. A może oni tutaj robią sztabki złota? O, podnieśliśmy amunicję do pepeszki. Przeładujmy sobie, o. Ale zmienimy się na Velroda i spróbujmy. Da się tu wejść? I co? I nie ma sztabki złota. Już myślałem, że mi się uda, że będę mógł powiedzieć, haha, przewidziałem, gdzie twórcy to schowają. No i niestety tym razem nie. No ale nic, idźmy dalej. W ogóle jakoś nie widzę tu nikogo na razie. A na dół? Nie, nie pójdziemy na dół. Pójdziemy sobie tutaj. No i chyba musimy iść na dół. No dobra, musimy iść na dół, to idziemy na dół. Miejmy nadzieję... Znaczy w sumie nie wiem, co jest gorsze, czy... Aha, już chciałem mówić o tym, czy są wrogowie, czy ich nie ma, ale słyszę, że są. Bo jak są, no to wiecie, jest źle, bo można zginąć. A jak ich nie ma, to też jest źle, bo jest jakoś tak... Wydawało mi się, że tu był chyba, że on poszedł tam. Jest jakoś... No, patrzcie, co znalazłem. Takie uczucie, że zaraz może ktoś na nas wyskoczyć. Skąd on krzyczy? Dobra, nie tak. No. No, tylko teraz mam mało hapsa. Jak ktoś na nas wyskoczy, to będzie strasznie nieciekawie. Spójrzcie, maska przeciwgazowa. O, takich sytuacji bardzo nie lubię. Nie widzę ich, zupełnie ich nie widzę. Tu gdzieś chyba będzie. Ja słyszę, jakby on krzyczał gdzieś stąd. A bo my tu niżej jeszcze możemy iść, dobra. O kurde. Jakoś ten... O kurcze pieczone. Oj. O, widzicie. Dobra, to już wiemy chociaż, że są tutaj, tamtą sztabkę. Myślę, że gra uznała nam, uznała, dobra. No. A żebym ja widział tego drugiego kolesia. No ale nic. Już się tak zastanawiałem, nawet na początku może się uda nagrać odcinek bez żadnej śmierci. A tymczasem już nam udało się zginąć. Na szczęście tym dwóm panom też się teraz udało zginąć. Zatem nie jest źle. Przeładujmy sobie Velroda. Mamy przeładowanego full ammo. No nie, nie było X-raya. Trudno, ale strzeliłem tam, gdzie mnie prosiliście, więc... Była okazja, niestety gra jej nie wykorzystała. Ale brniemy sobie dalej. I co, i gdzie my mamy brnąć? Tu jest jakiś aha, dobra, tutaj są jakieś wrota. Zatem chyba... O, dobra, to są chyba skrypty. Będzie double kill? Nie będzie. No i co, szwaby? Ja wam pomagam zabić ruskich, a wy do mnie strzelacie? Nie, tak się nie będziemy bawić. Przykro mi. Mogliście wyjść z tego z twarzą, a wyjdziecie z tego z kulką w twarzy. A to jest ruski. Przez chwilę... No... O, ale szlamy w tym odcinku. Ho, 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 czułkiem mu wyszło. No. Kurczę, no dobra, spamimy. Przepraszam, jakoś mi nie idzie.
Oj, 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 mamy jeszcze krew na twarzy. Zaczekajmy, dobra, teraz możemy iść. Och, dobra. Będzie headshot, będzie headshot, będzie headshot. No wątpliwy. Nie, nie ma headshot. Nie, 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 nie z KM-u koleś. Kurczę, rzeczywiście mi nie idzie. Czasami jakieś takie mam szczęście, że trafiam tak, jakbym dokładnie chciał. A tutaj jakoś chyba za małe odległości są. A tam ktoś chyba do mnie przez karton chce strzelać. No, uwaga, uwaga, uwaga. Pięknie, jeszcze w karabin go chyba już domknęło. No i takie akcje to ja lubię. No i teraz uwaga, Dodo znowu powie swoje, soundtrack się uspokoił, znaczy, że jest bezpieczny. Ten soundtrack to jest naprawdę fajna sprawa. Bo tak, zobaczcie, musielibyśmy się zastanowić, czy tu nikt na nas nie wyskoczy. A tak wiemy, że muzyczka jest taka ta spokojna, to nikt nam nic nie zrobi, bo nikt o nas nie wie w tym momencie. Co z tego, że tu leżą zwłoki wszędzie na całym placu? Zobaczcie, to jest jakaś wieża, może my tam mamy wbić. A, tylko za dużo łażenia by było, pewnie nie. Teraz tak, czy to jest miejsce, gdzie my mamy iść, czy tutaj będzie sztabka po prostu? Nie, jest ammo box, to chyba jednak. Choć z drugiej strony sztabka była przy ammo boxie też... ostatnio. I mi powiedzieliście właśnie, że... W ogóle ja tak patrzyłem na to nagranie. Dobra, przepraszam za to małe cięcie. Zatem tak jak mówiłem, patrzyłem na tamto nagranie. I to także ta sztabka była w pewnej odległości od tego ammo boxa. I ja jeszcze podszedłem w tamtą stronę, nie widząc jej, i dosłownie zabrakło milimetrów, żeby ją zebrać, zupełnie nieumyślnie. Ale co nas tutaj teraz czeka? To są nie, to wyrwy może podejdźmy jeszcze. O, spocznij, uwielbiam ten cytat. O, jest coś, co ja lubię, są wybuchy, jest głośno. Zatem będzie można próbować ich zdejmować po cichu i zaczniemy sobie może... od tego pana tutaj. Piękny hedż. O, dostaliśmy rekord świata. I drugi też headshot. I trzeci, nie wiem czy się załapaliśmy jeszcze na te dźwięczne wybuchy. Chyba nie. Trzeba ustalić plan działania. Się może odsuńmy trochę. Tak, żeby nie musieć się wychylać, a jednocześnie, żebyśmy nie byli tak tuż przy oknie narażeni na ostrzelanie nas. I będzie headshot chyba. Nie ma opcji, żeby nie było heada. Och, pięknie. Te X-raye są cudowne. Reload. I jedziemy dalej. Oj. Nie trafiłem, ale teraz już nadrabiam. I też headshot. Oj, 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 oj. Panowie niemieszkowie. Wyluzujcie, ja was tylko chcę z... Gdzie on w niebo celował? Ja nie rozumiem tego AI. No, 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 no. Ty kolego, chyba nie chciałeś mnie zastrzelić. I gdzie on jest? Och, jeszcze raz bym myślił. Dobra, już go nie ma. No może w tym kącie. Może też nie, kurczę. Patrzcie, tam jest jeszcze jeden. O, w nogę dostał. Szkoda, że się nie przewrócił jakoś tak pięknie, ale niestety... No kurczę, znowu zaczynam doszukiwać się w tej grze jakichś niedociągnięć. Muszę spojrzeć na jej plusy, no chyba największym jest strzelanie. W sumie to jest gra o strzelaniu, więc trudno powiedzieć, żeby... znaczy gdyby... Stop, jeszcze raz. To jest gra o strzelaniu i strzelanie jest fajne. Więc gdyby strzelanie było w tej grze niefajne, to po prostu nikt by jej chyba nie kupił, no bo... jaki jest sens kupować grę o strzelaniu, gdzie strzela się niefajnie? Dobra, teraz wyciągamy sobie Velaroda, a do góry nie pójdziemy. Szkoda, bo tam mogła być fajna pozycja snajperska. Aby mi się uśmiał, jak tam by gdzieś leżała sztabka złota.
taka, wiecie, niemożliwa do znalezienia. O, ale ta jest jak najbardziej możliwa do znalezienia. I tym razem ten jej błysk dostrzegłem schodząc po schodach. Ta-da-da-da, 19 na 100. Nie jest to chyba jakiś chwalebny wynik. Ale, jak to mówią, lepszy ryc niż nic. Co tu mamy w szafeczce? Jakieś... To są klucze! Spoko, to jest jakaś budka ciecia chyba. No właśnie, bo my tu wychodzimy teraz na zewnątrz, żeby nas tutaj nikt nie ustrzelił. A właśnie, powinienem się odwołać do tego, co sam mówiłem. Soundtrack jest chyba taki całkiem miły. Aha, zaczynają się jakieś skrypty chyba. Ojojojojoj. Logika nakazywałaby nam teraz rushować w stronę tego budynku, ale myślę, że tutaj raczej nie przewidziano dla nas jakichś niespodzianek w postaci bomby spadającej jakoś tak dość randomowo. My pewnie walą sobie tutaj, bo mają walić, bo takim skrypty nakazują. I znowu powracam do tych skryptów, ale naprawdę, żeby nie było, ja tą grę wszystkim jak najbardziej polecam, bo gra się naprawdę przyjemnie. A to, że jest liniowa, to, że są skrypty i tak dalej, nie będziemy mieć za tego Gamma Boxa. To są tam jakieś drobnostki, mi się wydaje, w tym momencie. Dobra, cel zaliczony, co teraz? Tab, 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 tab. Dobra, odszukaj drogę na dach. Dach jest u góry, to może... Wiem, pójdziemy po schodach. No, będzie tu ktoś? Nie ma tu nikogo. Ależ ci Niemcy pilnują. Och, już myślałem, że będzie tak piknie. No. Oj, dostrzegł mnie. No to leżymy. Och, wybaczcie. No nic. Ale spróbujemy to przejść jeszcze raz w ten sam sposób, chyba. Mamy dwa granaty w razie czego. Ach, bo tutaj wciąż te wybuchy są słyszalne. To słuchajcie, to możemy tutaj spokojnie ze snajperki strzelać w tym momencie. No, come on, strzelajcie. Teraz macie strzelać. O Boże. A, w tym miejscu rządy są pewnie niesłyszalne, co? Patrzcie, dostał dwie kulki, a wciąż jest spokojny. No nie! No... Dajcie mi chwilę. Dobra, myślę, że jestem gotowy na kolejne podejście do tego, no znów od punktu kontrolnego. Szliśmy, to teraz pójdziemy sobie prawymi schodami. A co, swoją drogą tutaj chyba da się wejść, czy się nie da? Ach, bo czekajcie, to wejście chyba by było tutaj, no i oczywiście jest zamknięte. O, tutaj już nie słychać wybuchów. Jest, dobra. No, właśnie, tak to należało zrobić. Ach, jestem z siebie dumny w tym momencie. Tylko i tak pewnie zaraz zginę. Wy się będziecie ze mnie śmiali, ja się będę z siebie śmiał. Dobra. Na dach, powiadacie. No to tutaj są schodki w górę. Ausgang. Tam może być sztabka złota, ale może być też jakiś Niemiec, to lejemy na to. Brniemy do przodu. Olewamy wątki poboczne. W ogóle, tak podchodząc od tematu gry, teraz jest szał na Diablo. Ja Diablo osobiście nie kupiłem, bo uważam, że jednak 180 zł to jest za dużo jak na grę na peceta. Także sobie to odpuściłem na razie, być może jak stanieje, to ja sobie kupię, przegram wtedy na spokojnie. Już jak nie będzie tego szału, nie będzie cyrku z serwerami. Telefon tu dzwoni. Odbierzemy? Gdzie on jest? Tu jest.
No nie no. Błagam, nie mogę odebrać telefonu. Dobra. Powracając do tematu Diablo. Rozmawiałem z kolegą, który je kupił i mówi, że przeszedł w 10 godzin chyba. A wątek główny, nie wiem w ogóle jak to tam wygląda. Zresztą jednak mi się wydaje, że 10 godzin w Diablo to jest mało jak na grę, która była tyle oczekiwana. Możecie mnie wyprowadzić z błędu, bo mówię, ja nie grałem, więc opieram się tylko na tym, co słyszałem. Więc jeśli coś pomyliłem teraz, to przepraszam, ale właśnie 10 godzin to jest dość mało, biorąc pod uwagę, że shootery takie, co wychodzą rok w rok, to trwają po godzin 6-7. I w odniesieniu do tego 10 godzin to jest naprawdę mało. Nie wiem, w snajperze jest 11 misji i przejście każdej to też trochę czasu zajmuje. Ja wiem, że nad którąś misją, chyba nad muzeum, z 2 godziny spokojnie siedziałem i już po prostu wyciąłem tam kolejne śmierci w pewnym momencie, bo to było bez sensu, żeby kilkukrotnie pewne elementy puszczać. O kurczę, ha, tak dumnie stoi. Jest tu jeszcze ktoś? Nie ma chyba. W każdym bądź razie... Spójrzcie. Coś się błyszczy. W ogóle kurczę, uciekł mi wątek. Mówiłem... on mnie nie słyszał. Ej, to chodźcie, zejdziemy go. Nie da się, no proszę, no. Trudno. W każdym bądź razie... Aha. I to powoduje, że taki snajper... ma teoretycznie, można w nim przegrać więcej godzin. Ale teraz wrócę do tego, co też słyszałem, że podobno kolega mi mówił, że w tym Diablo jest tak, że gra się te 10 godzin, powiedzmy taką jedną rozgrywkę, ale tą grę przechodzi się kilkukrotnie i ona się nie nudzi. Jak graliście, to możecie mi powiedzieć własne doświadczenia w tym i własne odczucia. Bo ja jestem ciekaw, ale na razie sam grać nie będę. Dobra, ale już coś się tu błyszczało. Jest, dobra. Mamy kolejną sztabeczkę. 20 już. Musimy się skupić trochę na grze, żeby nie ginąć. Ausgang, może Ausgang to jest dach. Nie, dach to jest dach. To pamiętam jeszcze. Tego się akurat na niemieckim nauczyłem, że dach to jest dach. No ale dobra, są schody. Ausgang. Będę musiał sprawdzić. No, idziemy na górę i co? Pewnie tu jeszcze kilku Niemców gdzieś będzie sobie stało, bo czemu by nie? A... To są działka przeciwlotnicze! Kurczę, można strzelać z takiej pelotki? No pewnie nie można. O... No kurczę. Jestem teraz troszkę zniesmaczony. Ja rozumiem, że to jest gra o snajperze. Ale, o kurczę, oni prują z tego. Ej, chodźcie tam do nich, podejdziemy i wystrzelamy ich. Ja wiem, że to jest gra o snajperze, jednak taki smaczek, tak po prostu możliwość tego. Tak samo jak tam był taki karabin maszynowy w misji trzeciej, której fragment w ogóle urżnęło. Ale o tym pomijając, tam był KM sobie stał. I do tego KM-u można było wejść sobie i postrzelać. I to naprawdę, to mnie strasznie ucieszyło. No i ten koleś już wiedział, że nic nie zrobi. A to jest naprawdę, to by było piękne, jakby można było podejść do tego i w jakiś chociażby strasznie uproszczony sposób z tego postrzelać. Czy to dalej strzela? Nie, okej. Okay. Gdzie mamy iść? Pomieszczenie dźwigu. Ach, na szczęście gra nam pokazuje, gdzie mamy iść. Dobra. No kurczę. A już się zanosiło na całkiem ładną rozgrywkę, ale widzę, że na tym dachu też jest niebezpieczniej. Człowiek chciałby już trochę tutaj poszaleć, a tymczasem nie wolno zapominać, że to jest jednak gra o snajperze, który ma mało życia. No i... No i łatwo zginąć, no. A, ale tutaj znowu słychać te głośne wybuchy. Dobra, okej.
Tak, małe cięcie i już wam wyjaśniam dlaczego. Ten poziom jest, widzę, należy do tych trudniejszych, tak samo jak należało Muzeum Kaiser Friedrich. I pozwoliłem sobie na wycięcie 3 czy 4 prób przejścia tego dachu tutaj, bo ciągle ginąłem, a uważam, że bez sensu jest nagrywanie tego. Znaczy wrzucanie tego do gotowego materiału, ponieważ widz, czyli wy w tym wypadku, strasznie by się nudził. Przynajmniej ja bym takie miał odczucie, gdybym oglądał materiał, w którym nagrywający 5 razy powtarza jakąś tą samą sekwencję. Ja nie lubię tego i dlatego pozwoliłem sobie wyrzucić tamte nagrania z tych właśnie 3 czy 4 prób chyba. No i mam nadzieję, że teraz nam się uda. Dobra, korzystamy z tego, że jest tu głośno. No i chyba ten pan już się zczaił, że... No bo nam się zaraz głośno skończy, no. Dobra. Nie wiem, ile pocisków na niego poszło. O, już mi ten dach się nie podoba. No. Ale chociaż nabijamy sobie fragi. Szkoda, że to nic nie daje, poza jakimś tam aczikiem, którego już zdobyliśmy w ogóle. Dobra, wycofajmy się teraz bezpiecznie. Zróbmy jakiś taki może ogląd. A tam nikogo nie widzę. Ale muzyka... jest taka, jakby oni coś kombinowali, ci Niemcy. Dobra, pójdziemy sobie tędy. Ranny, no właśnie. Gdzieś kogoś znaleźli i ja nie mam zupełnie pojęcia gdzie. Nie tu. Tutaj. Dobra. Na szczęście nie zdążył o tym nikomu powiedzieć. Przeładujmy sobie naszego Gewera i pójdźmy do tego pana tutaj w tym dużym dziale, który jest... No właśnie, co to jest? Bo to jest chyba za duży kaliber jak na coś przeciwniczego. Takie wielkie pociski, to tym trafić jakiś taki lecący samolot, to chyba byłoby ciężko strasznie. Zresztą nie wiem, jeśli ktoś z was siedzi w tym temacie, że tak powiem, to byłbym wdzięczny, gdybyście mi napisali. Dobra, zejdźmy sobie. Czyżby to... nie... O kurczę. Bym go nie zauważył i byłoby ciekawie. O, bo przeciwlotnicze to jest bardziej to, bo tutaj widzicie coś szybkostrzelnego, z czego my niestety nie możemy sobie postrzelać do nikogo. O, i te drzwi mogłyby się otwierać, bo tutaj 30 metrów. No to raz byłem trochę bliżej. Raz byłem już 10 metrów od tego pomieszczenia i zginąłem. Także dalej nie wiem, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Wiem, że tu jest Niemiec. A skąd wiem? Nie, nie dlatego, że w to już grałem. Wiem stąd... wiem stąd, że to po prostu strzelało. Dobra. No, strzelaj, 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 strzelaj. No, głośno, 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 głośno ma być. Jest, dobra. Okej. O, i wiecie co? Wydaje mi się, że to było w tym miejscu. Dobra. Że tu gdzieś... O właśnie, 10 metrów. I w tym momencie zginąłem. Gdzieś tu ktoś wyskoczył. Znaczy tutaj już nie byłem. Tutaj nie wszedłem, tam u góry padłem. Także... znów zaczyna się... moment, w którym nie wiem, co się dzieje. A no i co? I tam będą gdzieś Niemcy na dole? Nie widzę na razie żadnego. I co my mamy przez tą dziurę snajpić, czy co? Jakiś stateczek. Och, jakiś Niemiec. A czekajcie, on jest gdzieś tam. O kurczę. Tu się chowamy. Müller. Ten był jak? Müller, Müller, Hirwolf? Gdzie on jest? Nie, to nie ten. To jest chyba ten. Ten tu...
Weźmy sobie lornetkę. Ona ma większe powiększenie. Tak, to jest ten. To jest Müller. O kurczę, to będzie nieciekawie, bo to jest cholernie daleko, mi się wydaje. Dobra. On sobie tu chodzi i się schował, dobra. O, tutaj by się wspomaganie przydało. Ile to może być metrów? Z dwa... No chyba tą trzecią kreseczką będziemy celować. No i gdzie ten nasz Herbüller? No, słyszę, jak nam serducho bije. 60 uderzeń na minutę, a on się ciągle gdzieś chowa. Patrzcie, 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 patrzcie. O kurczę, jak ja to zrobiłem? To był fart. 289 metrów tylko? Sniper expert. No i co, teraz się zacznie cyrk pewnie. No, tak, to jest właśnie cyrk. Kurde. Jeszcze ten nasz sniper nawet nie potrafi granatem rzucić. Znaczy dobra, ja nie potrafię, no. Ale chociaż nie padłem. Jak na razie. No chyba nie będą jeszcze stąd zbiegać. O Jezu. Plany się nam komplikują. Dobra, tak jest chyba jednak w dalszym ciągu najefektywniej strzelać, bo to strzelanie z czegoś, co jest nie snajperką, to niestety kuleje. I kolejny przygłoszony do ściany, zobaczcie. Trzy ślady? Trzy. Kurczę, teraz tak, w moim stylu byłoby właśnie w tym momencie po prostu chwycić sobie za, co mamy za pepeszkę i pełnym sprintem stąd wybiec do tamtej żółtej kropki, która być może sygnalizuje wyjście. Ale no właśnie, ale niestety strzelać tutaj z czegoś, co nie jest snajperką, się za bardzo nie da i w związku z tym musimy kombinować. To jest, dobrze sprawdza się Velrot i dobrze sprawdza się... A to cwaniacy, zamknęli nas. I dobrze sprawdza się z... Dobrze sprawdza się Velrot i dobrze sprawdza się snajperka. O, to chciałem powiedzieć. Ale chyba w związku z tym, że staram się skupiać na tej grze, to tak czasami mam, że tak mówię, coś mówię, jak powtarzam i nie mogę się wysłowić. Znaczy, nie mogę wyrazić tego, co chcę wyrazić. A w sumie wiem, co chcę powiedzieć, tylko jakoś to mi nie może się poskładać, że tak powiem, jakieś sensowne zdanie. Ale naszych Niemców tu nie ma. W sumie... Och, i się zaczyna. Teraz będzie cyrk, bo ja nie mam z czego strzelać. Są za krótkie dystanse, żeby używać snajperki. Ależ inteligent. A teraz tak, czy my mamy iść na dół? O właśnie, i się zaczyna. Gdzie on się... A tam jest krzyk. Raz. A, tu są jeszcze na dole. A, chyba kąta nie mamy. Och, nie mam amunicji. Cudownie. Nawet z niego nie zbierzemy ammo. Dobra, tak bardziej serio to podejdziemy sobie tu może. No i co z kilkamami? Ja po to tą grę kupiłem. Tu nie ma kilkamów, no. Dobra. Chyba w miarę czysto. Z akcentem na chyba, nie na czysto. Dobra. Podnieśmy sobie te MP40. Zawsze będzie tam więcej ammo niż w PP-sze. I chyba jednak to był błąd, że wymieniliśmy te nasze MP40 z początku na PP-sze.
bo jak widzicie, w ostateczności przyszło nam tutaj zmierzyć się z Niemcami. 20 pocisków, idziemy na dół. Ciekawe, jak daleko my stąd musimy wybiec. Bo przeszliśmy chyba całkiem spory kawałek. 80 metrów nam pokazują. No, jak tutaj będą w nas strzelać, to będzie w ogóle wesoło. A w lampę, w lampę, w lampę. Nic nam nie da. W której grze tak było, że jak się strzeliło w taką lampę, to się wszystko naokoło zapalało. Może w Call of Juarez? A, być może. Tu są KM-y! Dobra, po bokach jest czysto. Spacją? Spacją. Ha, 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 ha. Tam na ścieżkę mamy cisnąć. Aż już mi w gardle zasycha. Spacja. Od tego całego gadania przez minut zaraz zobaczymy, ile będzie jakaś druga fala. Nie będzie. I co? Dotąd mamy pobiec. No, 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 no. Udało się. Zatem tak. Mam nadzieję, że wam się to podobało. I że nie zniechęciliście się do tej gry i trwaliście przy tym nagraniu tak, jak ja trwałem przy kolejnych próbach. Ogólny czas gry 55 minut. Zaraz zobaczę, ile będzie trwało nagranie, na pewno mniej. No i cóż, jeśli wam się podobało, to wiecie, łapka w górę, dodanie do ulubionych, bardzo mnie to ucieszy. Komentarz z wyrażeniem swojej opinii. No i wiecie, inne moje filmy znajdziecie na moim kanale, jak chcecie być z nimi na bieżąco, możecie mnie zasubskrybować. Chyba powiedziałem wszystko. Wybaczcie, ja wysiadam po tej grze, ale mi się podoba. W każdym razie, do usłyszenia, hej hej.